Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu tego wieczoru przyjął minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże. Panie ministrze, czy powinny być jakieś regulacje, które by w jakiś sposób regulowały finansowanie organizacji pożytku publicznego przez darczyńców z zagranicy? Sądzę, że tak, ale przede wszystkim powinny być zmienione i dostosowane do rzeczywiście wymogów bezpieczeństwa państwa regulacje związane z kontrolą tych właśnie instytucji i ewentualnym odbieraniem tym instytucjom możliwości funkcjonowania na terenie Rzeczpospolitej. Dzisiaj sytuacja jest taka, że w istocie na przykład służby specjalne nie są w sposób obowiązkowy konsultowane z punktu widzenia gwarancji, dawania gwarancji bezpieczeństwa państwa przez te instytucje. Problematyka, która jest zadana służbom specjalnym, jest czysto formalna, nie dotyczy analizowania działalności tych instytucji i ewentualnego zagrożenia tych instytucji dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Mówię o tym dlatego, że gdyby te kwestie były uregulowane i gdyby takie zagrożenia stanowiły podstawę dla odebrania możliwości działania tym instytucjom, to wtedy nie byłoby potrzeby stosowania odrębnej regulacji dotyczącej finansowania. Dlatego, że finansowanie wtedy, jeżeli nie jest związane ze źródłami podejrzanymi, jeżeli nie jest związane ze źródłami, które mogą być użyte na szkodę państwa polskiego, nie musi być, a może nawet nie powinno być przedmiotem jakiejkolwiek dodatkowej analizy, ale bywa takie finansowanie, które w sposób oczywisty ma na celu działanie na szkodę Polski i wtedy powinna być interwencja. Panie ministrze, ja nie pytam bez powodu o te regulacje dotyczące finansowania organizacji pożytku publicznego, czyli różnych fundacji, stowarzyszeń, przez darczyńców z zagranicy. No bo ostatnio głośno zrobiło się o fundacji Otwarty Dialog. To jest fundacja, która w statucie ma zapisaną obronę między innymi praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. No ale okazuje się, że ta fundacja, no niejasne są źródła finansowania tej fundacji. Pojawia się wśród donatorów biznesmen ze wschodu, pan Pawło Kozłowski, który gdzieś prowadzi biznesy na wschodzie w branży zbrojeniowej. No to no nie jest to przypadkowa osoba. Dlatego pytam, czy tego typu fundacje, czy ta fundacja powinna być w jakiś sposób szczególny sprawdzona przez służby specjalne? No właśnie, myślę, że regułą powinno być, żeby fundacje były sprawdzane przez służby specjalne. Ustawodawstwo, które dotyczy całej tej kwestii, sformułowane było jeszcze na początku lat 90., kiedy, jak sądzę, z pełną świadomością stworzono taką strukturę prawną, żeby uniemożliwić państwu polskiemu obronę przed ewentualną zewnętrzną ingerencją. I zrobiono to moim zdaniem z absolutną premedytacją i z pełną świadomością, by powstał cały sektor zupełnie niekontrolowany przez państwo polskie. Ale przykład, który pan podał, jest tym bardziej wstrząsający czy szokujący, że ta instytucja, która zajmuje się prawami człowieka, ochroną demokracji, równości praw, nie wiem, pewno kobiet i mężczyzn i tak dalej, bardzo szlachetne cele i tak dalej, ta instytucja równocześnie ubiegała się i co więcej otrzymała zgodę na wytwarzanie wyrób na handel broni. Nie, panie redaktorze, na handel też, ale także na wytwarzanie broni, także na produkcję broni oraz na obrót i handel bronią także. I to jest rzecz tak naprawdę pokazująca, że coś tutaj się dzieje niesłychanie niepokojącego. Dopiero wtedy, jak to sobie uświadomimy, to z tej perspektywy patrząc, powinna być analizowana kwestia finansowania tej instytucji. No właśnie, panie ministrze, czy powinno... Ale jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia, właśnie, którą chciałem dodać, bo jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zgodę na
na ten wytwarzanie broni przez tę fundację wydał człowiek, który był wtedy szefem służby kontrwywiadu wojskowego. To był 2014 rok, pan Piotr Pytel, chyba generał Piotr Pytel, czy pułkownik, już nie wiem, jaki miał wtedy stopień, a który w tym samym czasie podejmował działania będące obecnie przedmiotem dochodzenia prokuratury ze względu na domniemanie nielegalnego współdziałania ze służbami, z rosyjskimi służbami specjalnymi. I w tym kontekście dopiero trzeba spojrzeć na tę szlachetną, w cudzysłowie, fundację chroniącą praw człowieka przy pomocy wyrabiania, wytwarzania, produkcji broni. Pana zdaniem przy wydaniu zgody przez szefostwo, ówczesne szefostwo SKW mogło dojść do naruszenia prawa? Panie redaktorze, nie mam pełnej wiedzy na ten temat, ale jedno wiem z pewnością, że w sytuacji, kiedy fundacja, która ma w swoich zadaniach ochronę praw człowieka, równości praw, demokracji, jeżeli taka fundacja zwraca się o zgodę na wytwarzanie i produkcję i handel bronią, a równocześnie wśród jej darczyńców są ludzie związani z takimi właśnie operacjami, Rosjanie związani z operacjami handlu bronią, to ta fundacja powinna być przeanalizowana ze szczególną troskliwością, a ze wszystkiego, co wiem, takiej staranności nie dołożono. Czy na przykład czujność ówczesnych służb, ówczesnego kierownictwa służb mogła osłabić to, że ta fundacja bardzo angażowała się w pomoc uczestnikom Majdanu na Ukrainie i być może rzeczywiście zakup tych kamizelek czy hełmów i różnego sprzętu był pewnym jakimś wytłumaczeniem racjonalnym dla tych wniosków o koncesję związaną z handlem bronią, z produkcją broni? No więc właśnie, panie doktorze, gdyby to była tylko kwestia handlu w domniemaniu, dostarczaniu środków obronnych, nie agresywnych, tylko obronnych na Ukrainę, to być może sprawa byłaby mniej kontrowersyjna, ale tam jest także zgoda na wyrób broni. Na wyrób broni, na wyrób środków także tego typu. Więc moim zdaniem nie było żadnego uzasadnienia do tego, żeby przyjąć jakiekolwiek ulgowy sposób traktowania tej instytucji. Ona powinna być sprawdzona dogłębnie, a nic nie wskazuje na to, żeby takie działanie miało w tym wypadku miejsce. I dlatego ja stawiam nad całą tą sprawą olbrzymi znak zapytania. Miejmy świadomość, że ta instytucja uczestniczyła w sposób bardzo aktywny w działaniach na tak powiem, rzecz wystąpień przeciwko rządowi polskiemu w ostatnich okresie. W związku z tym, jeżeli chce się bronić równości praw, demokracji, praworządności przy pomocy zezwoleń na wytwarzanie broni, jeżeli w to jest zaangażowany człowiek, który stoi pod zarzutami nielegalnej współpracy z rosyjskimi służbami, to ta sprawa jest naprawdę niesłychanie poważna. A czy obecne szefostwo SKW zaleciło przebadanie, w jaki sposób ta koncesja była wykorzystywana przez Fundację Otwarty Dialog? Czy w jakikolwiek sposób było sprawdzanie tej fundacji przez SKW? Może odpowiem w ten sposób, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego w tej sprawie podjęła i podejmuje wszystkie niezbędne czynności pozwalające zapobiec negatywnym skutkom działania, nielegalnych działań. A czy jest taki związek bardzo konkretny między tym, co pisał na jednym z portali internetowych człowiek związany z zarządem tej fundacji, pan Kramek, który jakby przedstawił 16-punktową instrukcję, no co tu dużo mówić, obalenia rządu, obecnego rządu, między innymi z realizacją tej koncesji, o której my mówimy, bo tam między innymi tytuł tej instrukcji był wyłączyć rząd, prawda?
Tak, tytuł tej instrukcji, jak i cały jej kształt świadczył o tym, że celem działań, które zaleca ten pan, jest obalenie legalnego rządu Rzeczpospolitej. To nie ulega wątpliwości. A czy jest związek między tymi kwestiami, czyli czy były działania, które wykraczały poza nawoływanie do obalenia rządu, no bo tak to należy nazwać, to na pewno wyjaśni odpowiednie postępowanie, które jest w tej sprawie prowadzone, a następnie postępowanie prokuratorskie, które mam nadzieję będzie prowadzone. Właśnie mówiąc o powiązaniach ówczesnego szefa SKW, pana Piotra Pytla z FSB i też tutaj ta zgoda na koncesję, czy możemy na podstawie tych dwóch faktów wyciągnąć wniosek, że za tą fundacją stoją rosyjskie służby specjalne? Gdybym odpowiedział w dniu dzisiejszym twierdząco na te pytania, to zasadnie mógłby pan mnie poprosić o przedstawienie materiału dowodowego wtedy, kiedy on będzie zgromadzony i w sposób odpowiedni przygotowany do przekazania do prokuratury. Jeżeli coś, jeżeli do tego dojdzie, to chętnie przyjmę zaproszenie, żeby to zaprezentować. Panie ministrze, od pewnego czasu, zwłaszcza w prasie niemieckiej, pojawiają się artykuły, na które sugerują, że ma pan powiązania z Rosjanami, nawet z Władimirem Putinem, nawet ze służbami rosyjskimi. To nie jest prawda. Te artykuły nawet nie sugerują, tylko formułują tezy dużo dalej idące, ale jeżeli już pan mnie zapytał o pana Władimirowicza Putina, zna pan osobiście może pana... to tak się złożyło, że w jakimś sensie, oczywiście w jakimś sensie tylko, rzeczywiście spotkałem się z panem Putinem jako prezydentem w jego pierwszej kadencji. Miało to miejsce w Sejmie Rzeczpospolitej, kiedy pan Putin przyjechał i odpowiadał na pytania przewodniczących klubów sejmowych. Wtedy ja tę funkcję pełniłem. To był chyba 2001 albo 2002 rok, teraz nie pomnę, i doszło nawet do daleko idącej kontrowersji między nami, która wywołała pewnego rodzaju agresywne czy spontaniczne i gorące zachowanie ze strony prezydenta Federacji Rosyjskiej, bo pytałem o rozmieszczenie rakiet z ładunkami nuklearnymi na terenie obwodu królewieckiego, co trochę zdenerwowało pana Putina i było przedmiotem naszej wymiany zdań. Więc jeżeli to się chce użyć, a tak zwane argumenty, które są przywoływane w tych publikacjach, są mniej więcej tego rzędu, że widział Putina albo 25 lat temu na korytarzu sejmowym wymienił dwa zdania z kimś, kto coś tam twierdzi. To nawet nie tylko, że nie ma nic wspólnego z prawdą, to jest groteska, która świadomie jest realizowana przez pewien krąg mediów ściśle związanych z tymi ośrodkami w Polsce, które chcą obalić rząd i tego nie ukrywają. Panie ministrze, w tych artykułach też pojawia się nazwisko pana Roberta Luśni. To był między kiedyś poseł na Sejm, między innymi właśnie. I to właśnie niemalże w każdym artykule, to głównie w prasie niemieckiej, które się pojawiają, to nazwisko przy okazji udowadniania rzekomych związków pana z Rosjanami, to nazwisko się pojawia. No, ja się dziwię, dlaczego tylko to jedno nazwisko, bo niestety, jak w większości środowisk, we wszystkich chyba, które prowadziły działalność konspiracyjną w latach 70. czy 80., również w moim środowisku zdarzali się tajni współpracownicy i w tym wypadku dotyczyło to, jak się okazało w 2004 czy 2005 roku, dotyczyło to także pana Roberta Luśni. Próba przypisania mnie negatywnych konsekwencji z tego powodu, że pan Robert Luśnia donosił między innymi na mnie, no jest rzeczą, tak powiem, absurdalną, ale rzeczywiście ma miejsce. Natychmiast, kiedy fakt się okazał, kiedy rzecznik interesu publicznego na to wskazał, pan Robert Luśnia został z naszego środowiska usunięty i ze wszystkich instytucji z naszym środowiskiem związanych. Tak wyglądają fakty. Zabawne jest w tym wszystkim to, że tę kwestię podnoszą ludzie, którzy na swoim sztandarze mają Lecha Wałęsę z jego gigantycznym dossier zdrady i działania na szkodę państwa polskiego właśnie we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Panie
ministrze, główny atak jest w mediach niemieckich. Zastanawiał się pan, dlaczego akurat te media? No, teraz jest artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wcześniej też w innych publikacjach były, w innych mediach były tego typu artykuły. Właśnie dlaczego media niemieckie? To jest pan Schuller, nomen omen. Tak, tak, Karol Schuller. To robi. No oczywiście mogą być różne hipotezy, ale to nie jest pierwszy wypadek w medium niemieckim i zawsze koncentruje się ten atak na tych samych problemach, na których zresztą koncentrują się miejscowe środowiska antyrządowe i powiedziałbym antypatriotyczne, czy te, które zmierzają do osłabienia siły wojskowej Polski. Tutaj głównie chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. To Wojska Obrony Terytorialnej są oskarżane o to, że osłabiają armię, chociaż powiększają ją o 50 tysięcy i będą wyposażone w najnowszą, najnowocześniejszą broń. To Wojska Obrony Terytorialnej są oskarżane o to, że są kreacją nacjonalistycznego odłamu polskich środowisk młodzieżowych i to Wojska Obrony Terytorialnej oskarżane są o najgorsze działania i najgorsze rzeczy, a ja jako ich patron mam właśnie mieć inspiracje rosyjskie. Rzecz jest o tyle interesująca i ważna, że wiadomo skąd inąd, że to właśnie Rosja uważa stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej za istotny dla siebie powód konieczności brania pod uwagę polskiej siły oporu i polskiej siły obrony, zdolności do obrony. Podobnie inna kwestia, która jest często podnoszona w tego typu publikacjach, to jest fakt, że przenieśliśmy istotną część polskiej siły zbrojnej na wschodni brzeg Wisły. To także jest nam zarzucane. To ma osłabiać polską armię, gdy w sposób oczywisty wzmacnia to skuteczność naszej obrony. Z punktu widzenia Rosji także fakt, że doprowadziłem do obecności wojsk amerykańskich i wojsk NATO na terytorium Polski i że ta sprawa jest podejmowana nadal i rozwijana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w współpracy zarówno z NATO, jak i czynnikami amerykańskimi i jest solą w oku czynników rosyjskich. Z mojego punktu widzenia to są artykuły inspirowane przez czynniki rosyjskie. Panie ministrze, naszą rozmowę rozpoczęliśmy od służb specjalnych i skończymy może na służbach specjalnych. W wywiadzie udzielonym telewizji Trwam przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Radiu Maryja, prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że kolejnymi wielkimi reformami, jakie będą wprowadzane w życie, będzie reforma służb specjalnych. Jak ta reforma będzie w przybliżeniu wyglądała? No, to jest reforma, która ma doprowadzić przede wszystkim do wzmocnienia służb i skuteczności ich działania, do ich ujednolicenia, a można by powiedzieć takiego kompleksowego potraktowania zarówno zespołów personalnych, jak i realizacji zadań. Ale co do szczegółów, myślę, że byłoby najlepiej, gdyby to koordynator do spraw służb specjalnych mógł opowiedzieć, dlatego że to jest działanie, które skoncentruje się na cywilnych służbach specjalnych i w sposób oczywisty tam będzie jego punkt ciężkości. A czy już koordynator do spraw służb specjalnych zdradził panu, czy panowie już rozmawiali mniej więcej o koncepcji tej reformy, czy na przykład służby wojskowe będą wyjęte spod jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej? A spod jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej? No nie widzę takiej możliwości i takich dążeń, dlatego że wojsko musi mieć swoją ochronę zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, także NATO składa na służby wojskowe odpowiednie obowiązki i one muszą być realizowane niezależnie od działania cywilnych służb specjalnych, których, powtarzam, konsolidacja, reforma personalna, wzmocnienie jest na pewno bardzo potrzebne i jestem przekonany, że zostanie dobrze zrealizowane. Panie ministrze, dziękuję pięknie za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że
Państwo poświęcili czas dla nas. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro, godzina 21.40, początek naszego programu. Teraz życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.